Ja miałam bardzo wielu ciekawych rozmówców i największą atrakcją, oprócz tego, że to jest program, który ma w sobie bardzo dużo porad, bardzo dużo tipów, to bardzo dużą zaletą programu W Dobrym Stylu są ciekawi rozmówcy, którzy do nas przychodzą. Bardzo dobrze wspominam rozmowę z profesorem Rafałem Ome. Rozmawialiśmy o tym, jak pracuje nasz mózg, jakie są różne działania, które tak naprawdę podświadomie podejmujemy. Bardzo dobrze wspominam też wizytę Agnieszki, żony Pascala Brodnickiego, która, jeśli chodzi o żywienie, wie chyba naprawdę wiele, ale tak naprawdę nie chciałabym wymieniać konkretnie, bo każda z osób, która była u mnie w programie, po prostu wniosła bardzo wiele dobrego. Z ogromnym wzruszeniem cały czas wspominam też wizytę młodej buddystki, dziewczyny, która jest Miss Polski, osób na wózku i która była nie tylko piękna zewnętrznie, ale też bardzo piękna wewnętrznie. Dużo się nauczyłyśmy od niej.